I had dreamed of revenge. I had nothing to lose. There was no fear. No one would be walking out of here alive. Witajcie z tej strony, Skorpion. Idziemy na dół. Oj, moment. I ostatnio ze dwa albo trzy razy żeśmy wtupili. Okej, ładnie dostał. Teraz musimy tylko załatwić tamtego zioma. No chodź tu. Chodź pięknie, no chodź do tatusia. Tak lubię. Come on. Jest. Nice. To mi się podoba. Ale mamy kolejnych ziomali. No chodź. Nie pójdziesz? No szkoda. Jakby ich załatwić? Tak, żebyśmy oczywiście my nie stracili energii. Średnio to widzę. Dobra, nie oberwaliśmy. Tego zabijemy. Haha, w piętę dostał. Czy tam w nogę. Teraz tylko ten pozostał. Może ze snajperki go zastrzelimy. Tak, żeby było efektownie. No i efektywnie też trochę. Jest. Pięknie. Szybki sejwik, bo czemu by nie? Tu będzie ziom. Wow. Jest. Wzięte ammo, dobra. A nie, granat to był. Może karabin znowu snajperski. Świetna broń. Dostanie w ramię. Jest, 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 jest. Co my tu mamy po tej stronie? Pusto. Któryś naparza. A ten? No chodź tu. Ziom. Fart. Haha. Co ty chciałeś, ludku, ode mnie? To telewizja albo radio. Mam wrażenie, że już tu byłem. A może to tylko chwilowe. Przez to, że wcześniej właśnie dwa albo trzy razy zginęliśmy. O. Słupcio. No, przyda się trochę ammo. Środków przeciwbólowych też. Oczywiście. To nic nie da. Telefony nie działają. W ogóle coś tu działa? Chyba nic. Dobra. Będziemy tu.
Na górę albo w tą stronę. Czyli na górę pozostaje. A co ja gadam? Przecież ja stąd przyszedłem, no. Ech. Wow. A mnie przestraszył. Tu dwóch. Oberwałem troszeczkę, przeżył to. Niezły koleś. Taki pseudo Rambo. No nie mogę wziąć po to do śrutówki. Będzie jeszcze niżej zejście, jak widać. Nie, to tylko jelonek. O, był gdzieś tam headshot. Jak oberwałem. Ty mendo. Stopy. Hehe. Co tam w kolanko? No trochę energii odebrał. I co, możemy przyjść? Tak. Będzie na pewno jakaś tutaj zadyma za chwilę. Sprawdźmy to. Wolna porządka. Który? Tylko jeden? Niemożliwe. To było za piękne, żeby było prawdziwe. No strzelaj sobie. Ja też zaraz to zrobię. Zobacz nawet jak. No, zauważyłeś? To zginąłeś. Mamy tu coś fajnego? Sprawdźmy. Wow, który? Jeszcze jeden. I mnie zabił, no. Może to i lepiej. A może to i nie. Nie spłonął? Czemu? A miało być tak pięknie, no. Dobra, wiemy, że już tam będzie dwóch kolesi. Może mu granat poślemy? To by było fajne. Piknę. Aj, obrywam. Miało być tak ładnie, no. I akcja trochę spoprana. Czy zawsze musi mi wyjść nie takie jak chcę? Wróć, czy zawsze musi mi nie wyjść? O! Medykament. Jeszcze dwóch. Jezus. A gdzie jest ten drugi? I załatwiony na szczęście. Się was tu porobiło.
A moja jak najbardziej się przyda, tym bardziej do tej broni. O, kolejne. Trzech. Tamtego chyba zjebał. Mam nadzieję. No wiecie, z granatu. Szybki save. Obadajmy sprawę. A, zginął jednak. No tu granat raczej nie. Nie chcę się tak za bardzo ja wychylać. Ale zaryzykuję. No, to było właśnie moje ryzyko. Hehe. Ola mnie wykosił. Shit. Dobrze, że zrobiłem jednak tego quick save'a. No co jest? Fart. Próbujemy. No nie. Dobra. Jeszcze raz. Chyba już wiem, jak zrobię. Jeszcze jeden strzał i po mnie! Co jest, żeby nie móc tego przejść? Niemożliwe. Jedna ważna rzecz. Najpierw trzeba zarypać tego kolesia z uzikami. Fajnie jakbym się dostał. O tam za ten słup. Dobra. Mamy szansę teraz zrobić to tak jak należy. Padł. Jest. I ten też. No, to było prościutkie. Tylko trzeba było po prostu zrobić w odpowiedni sposób. A ja niepotrzebnie 3 razy zginąłem. Jakieś skrzynki z piciem i... Yeah! Środki przeciwbólowe. Co, nie mogę więcej wziąć? Bez jaj. Ej! Tu tylko można ograniczoną ilość był. Nie, mówiłem, że to jelonek Bambi. Kolejny ziom. No. Subcio. Gdzie tak bębni te radio, czy tam TV? Bo się klientka powtarza. Mam zapas środków przeciwbólowych. A i owszem. Wow, który, skąd? A tu! Dostał. O, i zginął. No dobra, nawet nie spodziewałem się.
takiego czegoś. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy? Jim Brawura. Wszelkie niezbędne. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, ale działania. Amo. Czy śnieżycy? Jim Brawura. A i to jest radio, o którym mówiłem. Docierają do nas meldunki o pożarze w rezydencji Westchester, która należy do Angelo Punchinello, rzekomego ojca rodziny mafijnej Punchinello. Wbrew wcześniejszym oświadczeniom, policja twierdzi, że Max Payne nadal znajduje się na wolności, kontynuując krucjatę przeciwko mafii. No tak. Jemu też przypisuje się to podpalenie. Nie przypominam sobie, żebym coś podpalał, chociaż pamiętam płomienie. Fakt. Po co tyle? I aż takie bronie w tym miejscu. To mnie ciekawi. Gdzie jest ten środek przeciwbólowy? Tu koleś miał jeden. Ten chyba. Albo ten. O, właśnie. Może będziemy mogli go użyć. A, tu jesteśmy po tej drugiej stronie, dobra. No to skoro mam wszystko ładnie załatwione, zrobimy sobie normalny save. Tylko gdzie? Może tutaj. Dobra. Gra pięknie zapisana. I koleś na dzień dobry. Zajebiście załatwiony. Okidoki. Będzie komitet powitalny. Tak. Dwóch. Co jest? O, zginęli. Ktoś mnie wołał? Chyba. Tu pusto. I co dalej? Shit. Headshota nie dostał. Chodź tu. No. Jeszcze jeden. Come on. Taki nice action. No i oberwałem. No to lecimy teraz po ten medykament. No. I wszystkie wzięte tutaj. Mu pełno. Szybki sejwik. Shit, zapomniałem o nim. No jak mogłem oberwać? Przecież byłem za ścianą. No, przeładuj. Śmierć to ja. Który? A ten. Shotguna. U dwóch. Aj, musiałem oberwać. Fart. Jeszcze pozostał jeden. He's dead. I tak oto sposobem straciłem tylko, no niby niewiele, no jeden środek przeciwbólowy. O, i odzyskaliśmy. Hehe.
Co my tu mamy? Możcie panowie. Obadajmy. Dobra. I to tyle, jeśli chodzi na ten moment co do parkingu. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!